Siemaneczko, witam bardzo serdecznie i na wstępie chcę przeprosić i podziękować za to, że no wybaczacie mi, mam nadzieję, że mi wybaczacie tą lekką zwłokę. Już tłumaczę, o co to chodzi. Poprawię tylko mikrofon. Może o, tak. I go trochę w ten sposób, aby ładnie łapał. Zwłokę już wam tłumaczę. No miałem sobie takie wakacje małe, zrobiłem. A poza tym musiałem zdać pewien egzamin, trochę się douczyć i stąd właśnie nie było publikacji, ale wracamy z nową siłą i wracamy z Wiedźmin, krew i wino. Więc co dziś nas zaskoczy? No w ten dodatek grałem no półtora roku temu, więc za bardzo nie pamiętam, co tam było. Ogólnie przyznam, że uwielbiam mu takie granie sobie po nocach, bo aktualnie jest dwie po drugiej w nocy urodziny godziny. No ładuj się! A nie. O, o, o. A! Wasza miłość świetnie radzi sobie w siodle. Ale głośno! Ciszej. Troszkę ciszej. Podgłosiłem słuchawki. O! Dobrze. Lecimy. Kopytku i gazelo. No, a więc wracając do tego, no zdałem egzamin, jeśli was interesuje, na specjalistę social media marketingu, więc no można powiedzieć, że coś no uczęściowo fajnego. Praca zdalna. Będę miał więcej czasu na YouTube. Zaraz zarobię. O. Pośmieszmy się. Dobra. Wracamy do tematu gry. Tam, gdzie trwa zabawa, uczestnice szukają rogu jednorożca. Dawaj, morda. Jaja Feniksa. Dzięki nim dowiedzą that się, us. Mm. Zając, czyli Milton. Milton, dobra. Już zapomniałem, jak on ma na imię. Milton Peirak Peiran chyba. Oho. Dzień dobry. A, w ogóle urozczochrany jak zwykle, ale to szczegół. Chodź, tędy będzie szybciej. Mam nadzieję tylko, że kamera się nie zawiesi, jak to ona uwielbia. Pokażę ci, gdzie ostatnio się udało, teraz mam nadzieję, że też się uda. A potem się rozdzielimy. Ty zdobędziesz róg jednorożca i złotą rybkę. A ja jajo Feniksa. A nie możemy ja wezmę jajo Feniksa, ty te dwie rzeczy? A jak łowi się jednorożca? Jest bardzo płochliwy, ale na pewno coś wymyślisz, żeby go zbawić. Biega o tam, spójrz. Złota akcja. A jak mam niby ją złowić? No nie patrz tak na mnie, przecież nie jest prawdziwa. Spójrz w kierunku wody. Widzisz światła? Uczestnicy próbują złowić rybkę z łodzi, ale ty po prostu zanurkujesz i znajdziesz ją pod wodą. Najprostsze niby. W złotej rybce i w rogu znajdują się przedmioty, które pozwolą nam znaleźć Miltona. Gdy je zdobędziesz, znajdź mnie wśród poszukiwaczy jaja Feniksa. No dobra! To jasne? Ale jaka u muzyka taka... Taka uponaglająca. Czujecie te tempo? Ja też nie. Ale o, już spokojnie. Ej, fajnie jakby w tej misji było ograniczenie czasowe. Siema. Dobra, konik. Nak akcja. Ale to przecież nie jest prawdziwy jednorożec. O, dzień dobry. No nie wierzę. Kogu tam przyczepili? Albo słodyczami? Nie byłoby problemu, droga siostro, gdybyś była dziewicą. Naprawdę chcesz przechodzić przez tę rozmowę jeszcze raz? W tym miejscu? Ciszej, bo spłoszycie jednorożca. Spróbujmy może słodyczy. Przepraszam, ale będę musiał zepsuć zabawę. Kto to jest? Mieszem, mieczem, Gerwazy! Jak się używało czaru? Trochę zapomniałem.
O ty mendo! Frenzlu! Jak to? No już, spokojnie. No, eee! No już. No. Nie denerwuj się. Bezczelny. Przecież tak się nie godzi. To jest jawne oszustwo. Mógł być pierwszy. Trzeba pokazać łachudrze, gdzie raki zimują. Wszystko odbyło się zgodnie z zasadami. Odczepcie się, umuszę kogoś. Chcecie się bić? Proszę bardzo. Chcecie się bić? Proszę bardzo. O to chodzi! Solóweczka! Na niego! Nauczymy cię manier. O ty mendo. Oszust! Pożałujesz oszustwa! Y na pieroszka. A, nie mogę zjeść. Broń się, chamie. Impertynent! Damy mu nauczkę. Nauczymy cię manier. Ej, moment. Nie podoba mi się to. Oszust! Nauczymy cię manier. Oszust! Pożałujesz oszustwa! Unik, unik! I teraz... No, pierwszy padł! Nauczymy cię manier! Broń się, chamie! Drugi padł! Jeszcze trzeci! Broń się, chamie! Gerwazy, nie teraz! Nauczymy cię manier. Broń się, chamie. Nie! Kurwa! No. Soluwa! Jak on się uleczył? Broń. No. Bezczelne. Żądam satysfakcji. Nie mam czasu. Jak on się uleczył? Są na tyle rozległe, że konno będzie szybciej. Tempo! Szybciej! Myk. I po złotą rybkę. Trochę im zepsułem zabawę. Złota rybka powinna być dobrze widoczna pod wodą. No przecież wiem. Przecież w tym świetle nic nie widać. Co to właściwie? Co to było? Widzę. Ktoś wskoczył do wody. Można w ten sposób? Mord. Zgodne z zasadami? Kim jest? Jak się o, tak się nurkowało. To fi. Tam coś jest. To chyba to. Nie. Tam jest. To będzie tamta. No płyńże, szybko, tempo. Nie, dobra, jakbym nawet to tydzień czasu robił. Chyba im się to nie spodobało, tak myślę. O, tam jest jeszcze. Jedna, druga. No i nura dawaj, gerwazy. To będzie ta? Ho, ta. Elegancio. O, ty mendo jedna, zabrałeś mi to. Ej, zaczekaj. Zatrzymaj się. To ważne. Nie zdążyłem? Królu Kormoranie, przynosimy ten oto dar. Racz spojrzeć na nas łaskawym okiem i otworzyć go dla nas.
Miesiąc na niebie się odmieni, a ja czekałem w mej dziedzinie. Aż przyjdzie śmiałek i przyniesie prawem należne... Solubę mu! W pysk mu daj! No, elegancko. Kluczyk. Kluczyk! Co? Nie płacz, moja droga. Poskarżymy się księżnej. No i co z tego jest? Gdzie to jest teraz? Tam trzeba płynąć. Gerwazy, tempo! Już ciemno jest. Wampiry o tej porze wychodzą. I wilkołaki. I duchy. Nie, jest 21:37. Dem. O, fajny easter egg. W tym świetle nic nie widać. Co to właściwie jest? Obstrukcja. Albo obstrukcja. Dawaj, gerwazy, tempo utrzymuj. Pięknie, triatlon zrobiony. Na koniu biegasz i pływasz. Idealnie o to chodzi. Ty znalazłaś, jędzo, to co miałaś znaleźć? O, miłość, ale... Wasza miłość raczy... Nie raczy. Działam w stanie wyższej konieczności. Potem wszystko wyjaśnię. Ach, ale to wbrew zasadom. Ja tu jestem prawem. Właśnie, słuchać się, flety. O, Geralt, nareszcie. Jak w ogóle zdobyłem klucz, mógłbym mieć odwrotnie kamerę ustawioną, byłoby fajniej ja chyba. Pokaż. Kto to wymyślił? Weź początek ze szmeru oraz z klekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec z klaskania? Gdzie jest głośno? Może chodzi o jakieś miejsce, w którym jest głośno? Bo pojawiają się słowa naśladujące dźwięki? Moim zdaniem ma nas to zmylić. Mhm. Popatrz, jeśli weźmie się szy ze słowa szmer, kl z klekotania, a potem dołoży ar z końcówki fanfar i nia z klaskania, to wyjdzie szklarnia. Rzeczywiście, brzmi rozsądnie. Sądzę, że nie. W ogrodach rzeczywiście znajdują się szklarnie i drzwi do jednej z nich zamykane są na kluczyk, taki jak ten ze złotej rybki. To jak już wiedziałaś, to mogłaś to od razu powiedzieć. No tempa, tempa! Straciliśmy czas. Zaczekaj tu. Uuu, 1000 PDK. Na sam dobry początek! Dzień dobry. Ale ma paznokcie nieobcięte. O, co u licha? Teleportacja! Skubany! To jest ten z X-Menów! Co to było? Jak on się nazywał? Nie pamiętam. Ale normalnie Uncharted zrobił, ziomek, o. No i się spóźniłem. Uciekł skubany, dziękuję i pograne i pozamiatane. Do widzenia, dobranoc. Tu jestem. A jest. Czy to aby nie należy do ciebie? Należało, ale możesz już sobie zatrzymać, mam nową. Nie znam cię, nie zrobiłem ci krzywdy. A ty najpierw szlachtujesz Bruksę, która mi była bliska, a teraz mnie ścigasz. Dlaczego?
Bo uciekasz. Co najmniej 4 niewinne osoby. A ty? Ilu niewinnych zabiłeś? 0. Nie zabijam niewinnych. Za to tych, którzy mordują. Owszem. Niedługo przestanę. Jeszcze tylko jeden raz. No i ty, jeśli nie odstąpisz. A potem co? Wyjedziesz stąd i będziesz mordował gdzie indziej? Nie. Zamierzam żyć. Długo i szczęśliwie. Solóweczka śmieciu? Solóweczka znaczy się. O to chodzi. Nie pozwolę ci dalej zabijać. Chlasu, chlasu. Myk, unik, unik, chlasu. A ty, mendo. A, i co? Zdziwiony? To może polecimy w to. O nie, miecz mi się popsuł. Equipment. Dawać mi coś. To? Gitara. Dalia. Ładna nazwa. Jak jest porównać? A, shift. Ta ma dodatkowo przebicie pancerza. Ej, dobra jest. Po co ja naprawiałem ten? Biorę tego. A tu był jaki? A, bo to pierwszy ekwipunek ja mam! No, panie! Trzeba będzie go zmienić jak najszybciej. O ty, mendo! O ty skurkowany! Nie wiem co robi, ale ubiorę wszystko. Hop. O ty, o. Płonie. No. Chlastu, chlastu. O nie, co ja robię? No walcz. I zaraz zakończę grę, pięknie. Już się wkręcam. Dwa uderzenia i patrz, i unik. Raz, dwa, myk. I unik. Raz, dwa, i myk. O nie. O ty, mendo. Jeszcze raz, RK. Pięknie. Chlastu i po tobie. Lecisz, śmieciu, giń! Mendo jedna! No! Padł! Sfeloza... Znaczy, tfu, nie to. Menda jedna, śmieć, głupi! Giniesz! No. O, i jeszcze coś. Łatwizna, nawet się nie zmęczyłem! Miałeś siedzieć w domu. To przypomina jak ten, jak z Naruto Kakashi zrobił. Pomogę ci. Załatwię to sam. Nie, to mój przyjaciel.
Ale masz dziurę. Już wygrywałem! Co mi się wpieprzasz? Witaj, Geralt. Regis? Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Kopę lat, Jeźminie. Oczywiście jak na waszą miarę czasu. Jak to możliwe? Kiedy cię ostatnio widziałem? Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą, nader udatnie wtopioną w kolumnę pewnego zamku. Jak widzisz, teraz jestem w nieco lepszej formie. Nie jest to jeszcze pełna sprawność, ale gdybym był człowiekiem, uznałby mnie za mocarza. Wybacz, to była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stare dzieje. Nikt mnie nie zmuszał, żebym wyruszył z tobą na wyprawę. A powiedz mi, co najpierw? Zregenerowałeś się? Ale jakim cudem? Pomógł mi ten, którego ścigasz. Magia! Ale jak? I w ogóle, co się z tobą działo? To nie czas ani miejsce na wspominki. Mam wrażenie, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na spokojnie. A teraz, jeśli pozwolisz, zajmijmy się tym, przez kogo obaj się tu znaleźliśmy. Przez YouTube'a. Widzę, że znasz się zabójcą, co cię sprowadza po tylu latach. A więc nie jesteś tu przypadkiem. Cieszę się, że nie straciłeś dawnej przenikliwości. Dziękuję, dziękuję. Przybyłem po Detlafa. Moim zdaniem wpakował się w jakieś kłopoty. Ha, wysprzęgliłeś się, jak ma na imię, ziomek. Tak ma na imię. E60, tak zwane. E-Confident. Można tak powiedzieć. Też jest wampirem wyższym, ale bardziej... Jakby byście to określili zwierzęcym ode mnie. Niemniej pracuję nad nim. Dzięki, fajnie. Wiesz, co ci idzie. Odkąd tu jestem, zabił rycerza księżnej, a wcześniej przynajmniej trzech innych. Na pewno miał po temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla zabawy. Albo po to, żeby się napić. No ciekawe. Każdy ma jakieś powody, ale on przekroczył granicę. Chcę, żeby przestał i nie obchodzi mnie, czemu to robi. Niesłusznie. Motywacje mogą wszak odmienić oblicze każdej sytuacji. Inaczej traktujesz złodzieja, który ukradł z głodu, a inaczej tego, który kradnie dla zysku. Sugerujesz, że Detlaf zabija z wyższej, palącej potrzeby? Sugeruję, że nie jest krwiożerczym potworem mordującym dla samego mordowania. To do niego nie pasuje. A jednak! Wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Obaj macie szlachetne serca i obu wam zdarza się popełniać niecne czyny. Oczywiście, kiedy zmuszą was do tego okoliczności. Pamiętasz rok 964? Nie. Przecież to było 300 lat temu. Na Rivie, Lyrie i Spale padł blady strach. Ginęły kobiety i dzieci. A ich zmasakrowane, rozczłonkowane ciała znajdowano potem rozrzucone po polach. Bydle z Lyrii. Czytałem o tym. Zagryzło prawie 200 ludzi. Ponoć zabił je zwykły kłusownik sztyletem poświęconym przez jakiegoś proroka. To Detlaf je zabił. Potem znalazł kłusownika, który zasnął w zaroślach i zostawił ciało bestii u jego stóp. Tak zrodziła się legenda. Ta, akurat. Wampiry rzadko pomagają ludziom. Podejrzewam, że miał w tym swój własny cel. Mylisz się. Jedynym powodem było to, że potwór zabił chłopca, który kiedyś na ulicy całkiem bezinteresownie poczęstował Detlafa jabłkiem. Szlachetny typ. Nie masz monopolu na altruizm, przyjacielu. Kiedy Wilgefortz stopił moje ciało, resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlaf. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał to drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla wampira? Pewnie to samo, co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Więcej. Od tamtej pory jesteśmy braćmi krwi.
Łączy nas więź, o której wam ludziom nawet się nie śniło. Dlatego jestem pewien, że dzieje się... Ta, świrujesz, byku! Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii. Każdy wampir ma swoją własną, unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlafa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlaf lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stroni od ludzi. Skoro więc wszedł między was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. Inflacja! Jest jakiś zestaw rzeczy, które wyprowadzają go z równowagi? Inflacja, podatki, paliwo, dużo, naprawdę bardzo dużo. Waszych zasad stosunków społecznych, nie pojmuje waszych pokrętnych gierek, nie wie co to kłamstwo czy zawiść. Sugerujesz, że jest nieprzystosowany? Sugeruję, przeczytałem nieprzystojny. Ale czy tak jest też w tym przypadku? Cóż, zamierzam się przekonać. No dobra, pucuj się, co tam jeszcze wiesz. Zanim coś wzburzy go jeszcze bardziej i cały Beauclair spłynie krwią. To oznacza, że mamy wspólny cel. Jak za dawnych lat. Nie do końca. Nowy subik, dzięki. Domyślam się. Masz a na który kanał? Inaczej by cię tu nie było. Ale przecież najważniejsze... Na newski! Oglądajcie newski! Moi drodzy, tam lecą suby teraz. W zasadzie tak. Budujemy nowy kanał, bo na tym mam zablokowane zarabianie. Mam nadzieję, że do tego czasu przekonam cię, że Detlaf nie jest potworem. Dobra. Jak na razie wiele świadczy przeciwko niemu. No właśnie. Słyszałeś? Obława. Rycerze musieli pójść moim tropem. Lepiej, żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Mère Lachaise. Tam się spotkamy. Do zobaczenia. Miastowo na cmentarzu. Na pewno dymu nie zobaczyli, no nie ma opcji. Nie, co koń wyskoczy, pędziliśmy, lecz dopiero teraz dotrzeć się udało. Na honor, gdzie bestia? Póki co, śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoich ludzi, bo mi zadepczą ślady. Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Miltona nie może ujść płazem. Rere kum. Dobra, ej, ogólnie przydałoby się trochę eliksirów zrobić, bo jest lekki przypał. Albo zmienić poziom trudności, albo cokolwiek, bo... No daje dupy po prostu w tych walkach. I to srogo daje dupy w tych walkach. Nawet bardziej niż srogo. Tragicznie. Pozwólmy Wiedźminowi pracować. A, dobra. Bu! Dawaj konia! Witaj, grymaśniku! Omenda! Zabrali już wszystkie konie. To kawał drogi jest! Muszę tyle teraz drołować. Tup. O, dzień dobry. Coś się dzieje. Proszę pana, mam dla pana list. List? Do mnie? Od kogo? A tego to ja już nie wiem. Ja miałem tylko dostarczyć. Poczta Polska. No, już się. Masz cempel opłacono. Szybeć na piwek. Dobra, masz gnoju. Trzymaj. I dzięki. Nie, to ja panu dziękuję. A jakby co, to polecam się na przyszłość. Skubany. Drogi przyjacielu. Doszły mnie słuchy, że bawisz w Toussaint. Mam nadzieję, że zbytnio nie nadwyrężasz zdrowia z festiwalu wina. W twoim wieku tego rodzaju wysiłek może być nader zgubny. Być może zainteresuje cię fakt, iż przeglądając księgozbiór jednego z moich przyjaciół, natknęłam się na wzmiankę o niejakim profesorze Moreau, który prowadził badania nad wiedźmińskimi mutacjami. Szczegóły są dość niejasne, umiejscowienie laboratorium nieznane.
ale wskazówki mogą znajdować się w dzienniku, który ponoć spoczywa w jego grobowcu. Przecież to już było o tym informacja. Którą znalazłam w księdze. Jest trochę nieczytelna, ale mam nadzieję, że na coś ci się przyda. Gdybyś poczuł się zmęczony bawieniem dam i kosztowaniem boklerskich specjałów, możesz spróbować dowiedzieć się czegoś więcej w tym temacie. Twoja przyjaciółka, Yennefer. Przyjaciółka, teraz to się tak nazywa. Profesor pracował nad wiedźmińskimi mutacjami. Może faktycznie warto się temu przyjrzeć. Na pewno, ale nie tym razem, nie mam na to czasu. A u naszej Amdzicy co się jak dzbanki, piczka jak doniczka, a w dupie organki. Mocna pioseneczka. A uwielbiam tą muzę tutaj takie. Dlatego ją używałem w swoich filmikach właśnie. To jest ten soundtrack, co nie? To jest ten soundtrack, który używałem w Wiedźmi Pogromca Potworów, jak nagrywałem. O, coś się dzieje. Jakaś zadyma, jakiś dym. Zjadłbym foie gras, takie tłuściutkie z cebulką, ziarnkami gorczycy. Nie ma tam jak wejść? Czy jest? Czy jest tu jakieś przejście? Jest przejście. Hop. Hop. O! Dzień dobry. Co za spotkanie. Dobrze, że jesteś. Nie znamy się. Mistrzu Wiedźminie, jak to dobrze, że na ciebie wpadłem. Przecież to ja do ciebie wszedłem. Masz sprawę? Jakieś nowe zlecenie? Rozumiecie to? Zlecenie rozumiecie? To było. Nie pamiętasz, mistrzu? Kilka lat temu, podczas twojej poprzedniej wizyty w Bokler. Beakluar! Trochę spłukany. Przypominasz sobie? Obiecałem, że spłacę wszystko co do grosza. A to pamiętam! To pamiętam. Coś sobie przypominam. Ej, moment, może trochę. Niestety, zanim się rozliczyliśmy. Świetlika, o. Pojechałeś w dalszą drogę. Ale odłożyłem twoje pieniądze i założyłem ci lokatę. Pierdolnik na stole. Zaraz. Jaką lokatę? Oszczędnościową. W banku Cianfanelli. Zgłoś się do nich, a na pewno wypłacą pieniądze. Pewnie czeka tam już niemała sumka. Dzięki. Chętnie się tam przejdę. A, wiem co to. Cianfanelli. Alchemia. Da radę zrobić? Da radę. Dobra, coś zrobiłem. Dobra, elo. Dalej, postać. Gdzieś już byłem tu. Dobrze, to mamy. Trzeba coś ulepszyć. 3x3. Alchemię można zwiększyć w sumie. Tu coś zamienić wtedy. Zobaczmy. To nie. Celny rzut też nie. Odporność nabyta. Może to? Czy to? Dobra, to zrobimy. A co tutaj mam? Instynkt. Zwiększa żywotność, to się przyda. Jedzenie się przyda. Napełniony mocą, no też by się przydało, kurczę. Trzeba będzie coś pozamieniać. No i to srogo trzeba będzie coś pozamieniać. Ciągły atak we wszystkich przeciwników. No to się jest przydatne, to jest. Spadek adrenaliny po otrzymaniu obrażeń. O! Patrz, to ta niezabijalność mnie uratowała.
To patrz, to o to chodzi. No to mamy lekkie wyjaśnienie. Obrażenia szybkich zwiększone, zwiększa od szybkich krytyczne, młynek, skupienie. To mógłbym zmienić sobie. I no trudno, trochę spada siła ataku. To nie wiem, czy mi jest potrzebne jednak. No, naprawdę. Zmienimy to. To tak. Co ja tu usunąłem? To? Nie. To? Nie. To? Nie. To? Nie. To? A, to? No nie. Dobra. Ale jest większa żywotność, jest plusik. Do tego banku. Na razie to trzeba iść na cmentarz dla zwierzaków. Na razie u niech żyje, a potem nie żyje. Albo jak dobrze poprowadzę, to będzie troszkę inaczej. To dzień dobry. O! Dzień dobry, jakiś wykrzyk masz. Wiedźmin ze szkoły Wilka w Tucson. O, witaj! Jestem Zdravko Ferdy. Skąd mnie znasz? Geralt z Rivii. Skąd ten entuzjazm? Masz dla mnie zlecenie? Nie. Nie chodzi o łowy na potwora, ale na pewno będziesz zainteresowany. Jestem zbrojmistrzem i od lat na próżno poszukuję arcymistrzowskich schematów zbroi wiedźmińskich. Słyszałem o nich. Wiem też, że są bardzo rzadkie. Szczęśliwie odkryłem, że ich właściciele zawędrowali w końcu do Tucson. I wiem nawet, gdzie ich szukać. Potrzebuję tylko wspólnika, który pomoże mi je odzyskać. Skoro wiesz, gdzie są, to czemu sam ich nie odszukasz? Bo mi się nie chce. Nie jestem typem awanturnika. Z całym szacunkiem. Zresztą, kto za mnie będzie obsługiwał klientów, jeśli wyruszę na wyprawę? Nie. Wolę to zostawić w rękach kogoś, kto się zna na takich rzeczach. Dostarcz mi schematy, a ja wykonam dla ciebie, co tylko będziesz chciał. Pokaż tylko mi swoje będę towary. Chciał. Możemy się dogadać. To można chyba schandlować, to schandlować, to. No tylko mi to zawala. Gówno. Też gówno. Nic szczególnego tu nie ma, ten jakiś pancerzyk. Co? 2500 chyba cię postrało, gościu. Ciężka zbroja, machakamo, ja mam skermoren. No. Trochę więcej pancerza, co nie? A to? Łowców szarownic. To? Rycerska zbroja. O, żywotności, ale to mało. Nakłute i nacięte. To mi daje nakłute, na obuchowe, nacięte. Jakoś tego nie widzę. Art obuchowe, cięte. A jak kupię i potem będę miał do wywalenia? A! Kij to walił, biorę. Ciekawe. Jeszcze mamy sobie do pogadania, ziomek. Ciekawe. Jak to możliwe, że schematy są akurat w Tucson?
Tutaj rezydował nieżyjący już legendarny elf mistrz płatnerstwa Tien Sail. Wiedźmini z całego świata zjeżdżali do niego tylko po to. Ja już zawsze tak ziewam, a to dlatego, że jest już ta godzina. Słyszałem o nim. Ale pykniemy jeszcze sobie z pół godziny 40 minut. No jest. Dlatego liczył sobie. Druga 40. Wiedźmini imali się najtrudniejszych zleceń, żeby móc mu zapłacić. Niektórym się nie powiodło i zginęli, a przywiezione przez nich schematy nadal powinny leżeć tam, gdzie ich szczątki. Rozumiem. Na cmentarzu. Zdobycie schematów. Tylko skąd wiadomo, gdzie szukać tych szczątków? Tak się składa, że Tien Sail był moim nauczycielem. Wszystkie historie o zaginionych wiedźminach znam z pierwszej ręki. Czyli wiedział, gdzie zginęli. To, czego się dowiedziałem... Super! Nie pomógł! ...zniechęciło mnie do szukania samemu. Zawrzyjmy umowę. Powiem wszystko, co wiem, a ty poszukasz schematów i w zamian pozwolisz mi sporządzić ich kopię. No. Jak to się stało, że elfi mistrz wziął człowieka na czeladnika? Gdy byłem jeszcze smarkaczem... Znajomości! ...to pomagałem przy płatnerstwie mojemu ojcu. Mistrz Tien Sail zobaczył kiedyś moją robotę. Był pod wrażeniem, więc zaproponował, że weźmie mnie na czeladnika. Ej, też tak macie, że jak jedna osoba ziewa, no to i wy zaraz ziewacie? Bo jeśli tak, no to macie przesrane w tym, jak ziewam, co nie? Wiele lat później mistrz zginął z ręki racistów. Chociaż nauczył mnie wszystkiego, to nie zdążyłem pod jego okiem przejść egzaminu i samemu zostać arcymistrzem. Dzisiaj wiem, że w tym fachu nie mam sobie równych. Jednak dopóki nie wykonam arcymistrzowskiej wiedźmińskiej zbroi, nie będę miał pewności, czy doścignąłem nauczyciela. Ta, ty zrobisz podróbę z AliExpress. Siomek, nie znasz się na gdzie tym. Gdzie mam szukać tych schematów? Wiem o 5 zaginionych wiedźminach. Każdy był z innej szkoły. Wilka, gryfa, kota, niedźwiedzia oraz Manticore. Od którego mam zacząć? Od tego, od szkoły żaby. Albo rysia. Powiedz mi o wiedźminie ze szkoły wilka. Nazywał się Adon. Dobrze go pamiętam. Mistrz go polubił i pomógł mu znaleźć niebezpieczne, ale dobrze płatne zlecenie. Kilka lat temu Toussaint odwiedziła wyprawa archeologiczna z Castel Gropen. Oj, tego słuchania teraz. Mistrza o elfie ruiny Termes. Mistrz zdradził im, gdzie to jest, ale przestrzegł ich przed czającym się niebezpieczeństwem. Ej, pominąłbym, ale może są osoby, które chcą to sobie posłuchać, co nie? Jako ochroniarza. A konkretnie o jakich niebezpieczeństwach była mowa? Legenda mówi, że w podziemiach Termes krążą upiory. Podatki. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale po uczonych i po wiedźminie ślad zaginął. Podatki. Czy możesz mi powiedzieć o wiedźminie ze szkoły Gryfa? No, to był z Gryffindoru. 200 lat temu. Ale mój mistrz dobrze go pamiętał. Tamten wiedźmin był dziwny. Nie był wyprany z emocji jak inni. Twierdził, że przyjął jakieś zlecenie w forcie Usar i chciał się dozbroić. Miał ze sobą schematy, wpłacił zaliczkę, ale nigdy już się nie pokazał. Ponoć pewnej nocy wyjechał z fortu, gdzie się zatrzymał i już nigdy nie wrócił. Życie? Wiadomo, gdzie się udało. Nie, ale odjechał w pośpiechu, więc może zostawił coś po sobie. Warto poszukać w Usar. Mimo, że teraz to już tylko ruiny. Dawaj, nawijaj o następnych! Minie ze szkoły kota. Jakiś rok temu Bartolome de Lonai, książęcy płatnerz, poprosił mnie, bym potwierdził autentyczność wysłanego mu wiedźmińskiego schematu. Pracował nad nowym uzbrojeniem dla książęcej gwardii i jakiś wiedźmin ze szkoły kota chciał mu sprzedać receptury na wykonanie pełnego rynsztunku, które byłyby bardzo pomocne. I to rzeczywiście był wiedźmiński schemat? Jesteś pewien? No, ponad wszelką wątpliwość. No, szkoda, że Delonaj nie pozwolił mi go skopiować. Był cały roztrzęsiony.
Bał się, że Wiedźmin może go po prostu zabić dla pieniędzy. Zresztą, może miał rację. Wkrótce potem po Delonaju zaginął wszelki ślad. Tak nudne te gadania. Wskazówek w jego dawnym domu. Dobra, wybaczcie mi. Ja to przewijam. Wiedźmin. Tamten też, bo... Szkoła Mantico. Mistiens. Więzienie... No. Pominęliśmy to, idziemy do... Gienisława. Patrz, rano. Ta? Z całego świata zmagają się o tytuł zwycięzcy. Miejsca na trybunach są ciągle dostępne. Nie pytaj, młody. Nie, tu nie to zadanie. Idziemy do ziomeczka Regisa. No dobrze szedłem. A, powiedz. Ekwipunek. Ale paskudna, tfu! Tragiczna jest. Tragedia, jakie to paskudne, tfu! Jeszcze tyle pieniędzy ode mnie zgarnął za tego śmiecia. Żałuję teraz. Wrobił mnie. Nie szanuję, unietrawię, nie lubię. Hopnę. No pięknie. Co jakbym zginął? Z głupoty takiej. Mogłem tego nie robić. O, awantura tu będzie jakaś, czy nie? Wbijamy na chatę. Elo. Chyba jakieś szabrowanko. Nie potrzebują tego. Co nie? Mi się bardziej przyda. A co tu jest z tyłu? Tu jeszcze coś jest? Ech, nie ma. Mi to się bardziej przyda. Wiem lepiej, co z tym zrobić. Zhandlować na handelek, świndelek. Trzeba coś zjeść. A to skręca gówno jedno. Co? Chlasnąć się mieczem? Się nauczysz wysławiać. No. Dzień dobry. A ty, Endriago, masz i cyk. Psia krew. O tym endo. O kurde! Pa! Ale czary! Quen! Ja pierdzielę, ale mnie otruły! Oskurkowane! Chyba trzeba zmienić poziom trudności, słuchajcie. Opcje. Nie, no. Przecież ja mam ten... Nie, to wstyd będzie zmniejszać. Nie. On musi zostać. Ale jaka siara. Dobra, unik tamtego. Nie mam szans z nimi na razie. Jestem leszcz. Ale mnie pizguj, skurkowane. Może jakbym tak pojedynczo je wyciągnął sobie? No chodź jedna. Jedna. No chodź. Taś. No chodź tu, chodź. Chodź. Patrz, skurkowana Quen,
i jazda. No. Co? Tyk. Trutnia najpierw. O ty mendo. Trutnia. I wziąć się za wojownika potem, tak? Ona tak truje. Trzeba znaleźć coś, co daje odporność na truciznę. Patrz, chlastu, chlastu, chlastu. Następna, chlastu. No. Szybko. I robotnica. Poszła. No! Jednak były łatwe. Teraz Igni. Jeśli chcę się pozbyć Endriak, muszę to wysadzić w powietrze. Patrz, mam coś, mam! Udało się! No i mutageny, pięknie. O to chodzi. Nie były takie trudne, jednak tylko trzeba było to z umysłem zrobić, a nie jak kretyn. O! Możecie mnie uwielbić na klęczkach, ludzie, teraz. Ratowałem was! No. Ja nie jestem człowiekiem od let's playów, od giercowania. Nie mam rozkminę. Będzie lada dzień, Audio River i myślę zrobić IRL-a pierwszego swojego. Tylko pewnie u telefonem, bo nie znam się na tych IRL-ach. Więc może być gównianie, ale będzie. Że też Regis nie mógł wybrać innego miejsca na spotkanie. Ej! Co to było? Regis! Zaraza, zamknięte. Na pewno nie pomyliłem miejsca. To musi być tutaj. Gdzieś tu musi być inne wejście. Szukamy. No nie wierzę. Te gówna! Skolo Pendromor. Nie wierzę, ale to mnie truje. Nie, nie skolopendromorf. Tak to się nazywało. Arachnomorf. Arachnomorf. Archespor, de... Kretynie. To zawsze miałem z nimi takie problemy. Arachnomorf. Przecież arachnomorf to jest pająk. Ale skolopendromorf, no to ten taki glut wychodzący z ziemi. Ale trochę tego jest nich. Chyba warto było. O! Tu jest! Proszę, dzień dobry. O ty mendo, o ty mendo! Burszający szkielet. Kikimory podkopały się pod mogiłę. Znowu się miecz zepsuł. O, nowe dzianiny. Dobra, cacy, idziemy dalej. A. Mam tylko jedną drogę teraz. I mory. Pod cmentarzem miały co żreć.
O nie! Wredne gluty! Gin, sierwo! Trzeba to spalić. O kur... To jest już bestia. O ty nie no, zostaw mnie! Jak? No je... Niezabijalność mam, co nie? Mam niezabijalność. Zresztą nie mogę zginąć. Jak ścierwo gram, co nie? A to jest taki niski poziom. Nie, a bata biorę mniejszy. Tragedia jakaś, no nie wiem, nie wiem jak można tak, jak leść normalnie jak ostatni Lamus. Tragedia, no jak można taki denny sposób. Przecież to wstyd. Kiedna Kikimora. A wiedźm pogromca potworu zabijałem je kilogramami. O nie, tak to ja się nie bawię z wami. Zaraz was tu, patrz. Po prostu opowieść. I możecie mnie smoknąć. Jak teraz ginę, to jestem totalny lamus. Patrz, na dwa hity. No. No. Czekam na ciebie. Chlastu, chlastu, chlastu. Patrz, jaki jestem kozakiem. Bez najmniejszych problemów. Łatwizna, totalna łatwizna. Dajcie coś trudnego, a nie. Ja się będę męczył. Proszę was. Tutaj nie wiem. Stawi krew, tu coś jest. Nie, tutaj jest blokada. Czyli idziemy tu. Jakimś bocznym wejściem wszedłem. Tu już mu się nie przyda. Dobra, trzeba tam wejść. No ej! Dobrze, pięknie, o to chodziło. No. Itemki. Ktoś nałożył iluzję. Czary mary! Interesujące. Uuu! Purchawka. Chyba nawet jest interesujący jako miecz srebrny. Jeszcze trochę poziomów muszę wbić do niego. Dobrze, a więc tu ptamy sobie. Tu. Macie coś jeszcze ciekawego dla mnie? No nie, ale to jest ciemno, tragedia. O, dzień dobry. Jest! Umówiłem się z wampirem na cmentarzu. Może być większy banał? Nawet jeśli jest, to rzeczywiście żaden nie przychodzi mi do głowy. Przynajmniej drzwi mogłeś zostawić otwarte. Wysoko sobie cenię moją prywatność. Wolałem, żeby nie dostali się tu jacyś niepożądani goście. A ty cóż, wiedziałem, że i tak sobie poradzisz. Fakt. Muszę znaleźć bez problemu przyjaciela i liczę, że mi pomożesz. Zrobię, co w mojej mocy. Jednak nie chodzi o to, co ty musisz, tylko czy Detlaf chce.
Jeżeli nie chce, nigdy go nie odnajdziesz i to właściwie zamyka dyskusję. Musi być jakiś sposób. Nie wykryjesz wampira swoimi zmysłami, nie działa na nas magia dywinacyjna. Nic nie da użycie nawet najbardziej dokładnego megaskopu. A to może pomóc? Renta królowej. Skąd to masz? Jedną z ofiar bestii znaleziono w zakolu rzeki. Przy pociętym trupie znalazłem 3 dłonie. Ta z pierścieniem na palcu wydała mi się nie pasować do reszty. Poza tym interesowała się nią Bruxa. O, wykręca go. Dobry narkotyk. Powiedziałem to i YouTube go zablokuje, ten film. Się zajarał ręką. To ręka Detlafa, nie ma wątpliwości. Nada się. Do czego się nada? Co chcesz zrobić z tą ręką? Słyszałeś o teorii Covinariusa o zachowaniu pamięci w tkankach? Nie. Czekaj, coś mi świta. Czytałem o tym w Alchemia Oblitera. W Kermoren mieliśmy jeden egzemplarz, strasznie zniszczony. Ale o ile pamiętam, Covinarius nigdy tego nie udowodnił. Udowodnił. Tyle, że nie zdążył opublikować. Ale pisywał do mnie, byliśmy przyjaciółmi. Stąd wiem, że ukończył badania i przeprowadził pierwsze testy. Nie wgłębiając się w skomplikowane szczegóły, to możliwe. Dzięki dowolnemu fragmentowi tkanki da się odtworzyć to, czego doświadczyło całe ciało. Jak to działa? Potrzeba jakiejś specjalnej aparatury? Trzeba sporządzić specjalną miksturę. Covinarius nadał jej malowniczą nazwę Pogłos. Po spożyciu wpada się w trans, zbliżony do narkotycznego. Przywołuje on wydarzenia związane z silnymi emocjami, w których uczestniczyła dana osoba. Obrazowo rzecz ujmując, to tak, jakby ci się przyśniły fragmenty czyjegoś życia. Czyli jest szansa, że zobaczymy, co robił Detlaf, zanim stracił rękę. Owszem, liczę też na to, że dzięki pogłosowi dowiemy się, gdzie Detlaf ma kryjówkę. Na chacie u siebie. Intryguje mnie ten pierścień. Nie jest wykonany z żadnego znanego mi metalu. No i te zdobienia. Pochodzi z domu, tego, w którym żyliśmy przed koniunkcją sfer. Swego czasu podarował mi go mój stary przyjaciel. Można powiedzieć... To znaczy Knefzet. Humanistą. Uważał, że my, wampiry, jesteśmy tu gośćmi. A jako goście powinniśmy szanować gospodarzy, czyli was, ludzi. Bardzo dobrze. Nie zjadać nas. Nie traktować jak bydło. Właśnie. Dlatego któregoś dnia podarowałem go z kolei Detlafowi, żeby pamiętał o idei, którą przekazał mi mój stary druh. Nie mógłbyś po prostu przywołać Detlafa? Jesteście wampirami wyższymi. Na pewno macie swoje sposoby. Jeśli mam być z tobą zupełnie szczery, to rzeczywiście jest jedna metoda, ale uwierz mi, że nie chcemy jej stosować. To ostateczność. Ostateczność? Czemu? Ale tragiczna jest ta zbroja. Istota, która ma moc potrzebną, aby przywołać Detlafa, niejako zmusić go, by stawił się w danym miejscu. Ale samo dostanie się do niej, nawiązanie kontaktu, to jak balansowanie na cienkiej linie nad przepaścią, w której płynie lawa. To zagrażałoby nie tylko mnie, ale też tobie. A takiego ryzyka nie chcę podejmować. Proszę, zróbmy po mojemu. Będzie szybciej i łatwiej. Szybciej! Szybciej mówi! Covinarius poświęcił pół życia na udowadnianie swojej teorii. Domyślam się, że przygotowanie pogłosu nie będzie proste. Dobrze się domyślasz. Oprócz tkanki Detlafa potrzebujemy silnego stymulantu ośrodka wzroku. Trucizny, która uwrażliwia na wizję. No to mamy do wyboru kilka składników. Niestety wszystkie są dość rzadkie. Mógłby to być gruczoł mamuna, ale te najbliżej widziałem w Wyzimie. Nadałaby się też ślina wichta plamistego, ale one wyginęły ponad 100 lat temu. Albo oczy kobolda.
Ale koboldy są rozumne. Nie chciałbym żadnemu wyłupiać oczu. Nie mamy zbyt dużo czasu na dywagację. Pozwolę sobie skorzystać z pomocy. Ba, rusza się Skubana. Tak, ta z rodziny Adamsów, urączka, tak, wiecie, o ile pamiętacie. Itachi! Zaczarował kruka, co nie? Co to było? Kruk. Dosyć pospolicie występują na tej szerokości geograficznej. Bardzo inteligentne ptaki. Poprosiłem go, żeby poszukał stworzeń, które wymieniłeś. Może któreś akurat żyje w okolicy. Stado kruków dowie się o tym szybciej niż jeden wiedźmin. Oczywiście z całym szacunkiem dla twoich możliwości, przyjacielu. Chwilę im to zajmie, więc może skusisz się na szklaneczkę mandragory? Nigdy nie odmawiam. Niestety to tylko napar, a nie bimber. Nie. To nawet lepiej. Pamiętam, że po twoim bimbrze z mandragory ludzie mówili rzeczy, których nie chcieli nikomu opowiadać. W takim razie czego Geralt z Rivii nie chciałby mi powiedzieć? Chyba mnie nie zrozumiałeś, Regis. Ucieszyłem się, że to nie bimber, bo nie chciałem ci opowiadać o rzeczach, których nie chcę opowiadać. Rozumiem. Więcej niż ci się wydaje. Zdradzę ci pewien sekret. Mój bimber z mandragory nie ma żadnych specjalnych właściwości rozwiązywania języków. Ci, którzy go piją, po prostu... Ej, tam pływa coś w środku? ...chcą zrzucić z siebie jakiś ciężar. Jak to jest tak zrobione, to sztos. ...pretekstem, żeby mogli usprawiedliwić się przed sobą. Albo nie. W takim razie może najpierw ty zdradzisz mi jakąś swoją tajemnicę. Wampiry to albo się poruszało. Fajnie. Ale czy interesuje cię coś konkretnego? Ooo, trochę tego jest. Opowiadaj. Zadam ci pytanie, na które wszyscy chcieliby znać odpowiedź. Co się dzieje po śmierci? Rozumiem, że chcesz, żebym ci powiedział, czy ludzka wiara w bogów ma sens. Ale nie wiem tego. Jesteśmy kompletnie inni od ludzi. Nasza materia może istnieć bezpostaciowo. Nie potrzebujemy do tego ani serca, ani mózgu, ani powietrza. Ale byłeś martwy. W ludzkim postrzeganiu... Chciałem coś powiedzieć głupiego, ale to się powstrzymałem. Czułeś jak połowa co? Wyborców polskich. Trudno to wyjaśnić. Odczuwałem coś bardzo niepokojącego, coś czego nie mogłem nazwać. Bo nie rozumowałem. Dopiero po regeneracji pojąłem, że to, co czułem, to było zimno i niewyobrażalny strach. Gdyby nie Detlaf, byłbym zatopiony w wieczności lodowatego lęku. Smutne, ale co mnie to interesuje? Czyli jednak nie żyłeś. To musi być przejmujące przejść coś takiego. Faktycznie nie potrafię tego z niczym porównać. Ale wiesz przecież, że my nie pojmujemy śmierci tak jak wy. Obce jest nam także wasze przywiązanie do życia. Jesteście śmiertelni. Ergo z góry wiadomo, że umrzecie. To tylko kwestia czasu. Często się zastanawiam, po co tak się staracie? No jaka jest różnica w śmierci w wieku 20, 40 albo 100 lat? Przecież to mgnienie oka. To kwestia perspektywy. Zobaczcie na tą brzydką zbroję, to tragiczną. Miliard koron. Nie to jest koron. Tragedia, to jest najgorsze gówno, jakie istnieje. Więcej... No, po co ja to kupiłem? Zawsze mnie ciekawiło, jak to jest z waszą regeneracją. Rozumiem, że komuś może odrosnąć ręka, ale że Detlaf odtworzył cię z mokrej plamy? To już poważniejsza sprawa. To strasznie trudny, żmudny proces, ale jak widzisz, okazało się, że możliwy. Dobra, dosyć o mnie. Doszły mnie słuchy, że ty też masz za sobą niezgorsze przejścia.
Ponoć straciłeś pamięć. Alzheimer. Na jakiś czas, ale dzięki Triss ją odzyskałem. Miałem zresztą kupę szczęścia, że skończyło się tylko na amnezji. Widzisz, wy ludzie macie pod tym względem dużo gorzej, bo znacznie łatwiej pozbawić was życia. Zawsze współczułem wam z tego powodu. Zabić wampira jest o wiele trudniej. Jeśli bowiem zgładzi nas przedstawiciel innej rasy, to z pomocą innego wampira wyższego jesteśmy w stanie się odrodzić. Ale gdyby śmierć zadał nam ktoś z naszego gatunku, wtedy jest ona permanentna, nie da się jej odwrócić. Dlatego dawno temu powzięliśmy postanowienie. Nie walczymy ze sobą. Szlachetne! No dobra, możesz mi zadać jedno pytanie. Co chcesz wiedzieć? Jedno pytanie w przypadku tak intrygującego człowieka jak ty, Geralt. Też to niegodziwe, ale spróbuję. Czy gdybyś umarł i się zregenerował tak jak ja, w tym twoim nowym życiu też chciałbyś być Wiedźminem? I to jest rozterka właśnie tej serii. Krew i wino. Czyli krew, Wiedźmin, a wino, no to jest taka metafora, że on przechodzi, on nie jest już Wiedźminem. On idzie, ma swoją plantację wina, on sobie żyje tu spokojnie, bez większego stresu. Dlatego on chciałby być Wiedźminem, albo nie, kimś innym, zaznaczmy kimś innym. I to cię najbardziej interesuje? Czy chciałbym być Wiedźminem? Interesuje mnie wiele rzeczy, ale nie mamy aż tyle czasu. Odpowiedz. Nie zostałem Wiedźminem z własnej woli. Zadecydował o tym los. Gdybym mógł wybierać, zająłbym się czymś innym. Czymś, co nie groziłoby mi w każdej chwili śmiercią. Może nawet znalazłbym sobie zajęcie, które dałoby mi szacunek u ludzi. Dziękuję. Uliczny rzezimieszek. Szczerość jest cechą odważnych. Przywilejem nielicznych. Tragiczna jest to zbroja. Nie wraca ten twój skrzydlaty przyjaciel. Jesteś pewien, że zrozumiał, o co ci chodzi? Jestem pewien. Poczekajmy jeszcze chwilę. Na pewno niebawem będzie z powrotem. Niebawem, a tu czas mija. A czas nie stanie. Jest, Itachi przyleciał! Czujny jak zawsze, niemal jak wampir. Jesteś pewien, że podczas próby traf nie dodają wam kilku naszych genów? Doceniam komplement. Masz coś dla mnie? Miałeś rację. W okolicy nie ma żadnych koboldów ani mamunów. No mówiłem! Pozwól mi skończyć. Okazuje się, że jest jeden wicht plamisty. Żyje w opuszczonej posiadłości w lasach Karoberty. Co? Niemożliwe. Wiedźmini wybili je wszystkie co do jednego, zanim się urodziłem. W takim razie będziesz musiał zweryfikować swoją wiedzę na temat wichtów plamistych, bo temu jakoś udało się przeżyć. Ciary! Pamiętam, że z domem, w którym się zażył, była związana jakaś opowieść. Miejscowi uważają to miejsce za przeklęte. Może dlatego wicht tam przetrwał, nie niepokojony przez nikogo. No, jaka klątwa? Wiesz coś więcej o tej klątwie? Nie pamiętam. Nie przykładam wagi do takich rzeczy. Ktoś opowiadał mi to jako anegdotę. Zastanów się. Może pamiętasz coś jeszcze? To może okazać się ważne. Wiem, że chodziło o głód. Chociaż nie. Może o pazerność. W każdym razie wygląda na to, że ktoś został za coś ukarany. Jak to w klątwach zwykle bywa. Pamiętam tylko istotne rzeczy. To, co może mi się przydać. Reszta to zaśmiecanie umysłu. Nad czym się zastanawiasz? Czy przedstawiciel gatunku, który dawno wyginął, i klątwa,
to przypadek, czy te dwie rzeczy mają jakiś związek? A, więc zawodowa ciekawość. Osobiście nie mam nic przeciwko temu, byś zgłębił tę zagadkę, ale pamiętaj proszę, że to, czego potrzebujemy, to ślina. Ślina! Tu! Dobrze. Wichty rzadko żyją w lasach i opuszczonych ludzkich siedzibach. Raczej na pustyniach czy starych cmentarzyskach. Do czego zmierzasz? Może jednak to wcale nie wicht plamisty. Może twój pomocnik się pomylił? Nie sądzę. Kruki to wyjątkowo mądre stworzenia i mają dobrze rozwinięty zmysł obserwacji. Interesujące. Co zaobserwował? Wyobraź sobie, że wokół posiadłości pełno jest łyżek. Łyżek? Daruj sobie to spojrzenie. To nie ja tam byłem. Może wichty plamiste są zbieraczami? A może jest to związane z klątwą? Przydałby się Scooby-Doo, aby rozwiązać tą zagadkę. Proponuję, żebyś zaczął przygotowywać miksturę, a ja zdobędę ślinę wichta. Używaj jej do swoich wywarów. Myślisz, że sprzeda ci trochę śliny? W ostateczności przyniosę ci jego ślinianki. Powinny wystarczyć. Przez chwilę wyobraziłem sobie, jak przekonujesz wichta, żeby napluł ci do kubka. To była bardzo frywolna wizja, ale ślinianki wystarczą. O, dziękuję, dziękuję. Szanuję. W takim razie do zobaczenia. Do co? Zobaczenia. U Geralt ma popasane sztabki złota dookoła. Zawertowanie ksiąg. Ksiąg? Myślałem, że będziesz ważył miksturę. Potrzebujemy jeszcze jednego składnika, którego zdobycie może okazać się dość karkołomne. Dlatego mam nadzieję znaleźć zamiennik. Rozumiem. Powodzenia. Tobie też, przyjacielu. Trzeba jednego składnika. Uczciwego polityka. Może to być karkołomne. Thomas Marchewkin. Umiał walczyć mieczem i słowem. Czyli taki freestyle'owy jest trochę. Dobra, to jest nudne. O, pieski. Mopsów z gracją. Dobrze, to jest. No lipa. Zadania. Zadania miłe złego początki. No nie, nie. Nie interesuje mnie to. Korwobianko, idzie do Korwobianko, nie. To? Zlecenia, poszukiwania. O Jezu, ile tego jest. Dobra, sprawdźmy jeszcze to. Ale super mnie przerzuciło, co nie? Uwielbiam to. A, patrz, hiena duża. Chodź tu! A, czarna pantera. I tu coś jest zaraz. Patrz, bijatyka. Solóweczka. Dobrze. O ty, nie, 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 nie bawimy się tak. Chlastu, chlastu i dobranoc. No, dobranoc. Łatwizna, byku. Na tym poziomie to ja mogę grać. Ej, ale ostro się już śpiący robię. To już po trzeciej. Więc trzeba będzie chyba powoli zbierać się w Kimonjo. Następnym razem załączyć grę wcześniej i zrobić taki, no, to taką dwugodzinną serię. Hopla. Gdzie jestem? Wieś za dupie. Wieś za dupie, czy wieś za lipie? Nie, to było w podstawowej wersji. Ale ta zbroja jest tragiczna. Nie trawię jej, bez hitu. Nie trawię, nienawidzę.
jest no żenująca. Dosłownie jest taka obrzydliwa. Hałasuje. Jak ja mam się gdzieś skradać w niej? Co się dzieje? Gówno, ziomek. Nie pytaj, tylko weź się do roboty. O, znacznik. Jeden plus. Pierwszy plus dzisiejszego dnia. Już bliziutko. Przeszukamy to jeszcze. Dawaj, gerwazy! No i jeszcze trochę, jeszcze. No. Dobra, mamy to. To jest to. Jeszcze mi tylko polejcie strzemiennego. No nie. Na płycie jest napis w starszej mowie. Wybawienie nie leży w Dolnevde, tylko w naszych sercach. Chwała niech będzie Eliren. Utopiec, to Igni. No, następny zapraszam. No. Pięknie, chlastu i dobranoc. Coś tutaj jest. A, patrz. Dobra, to innym razem przeczytam. Obiecuję, że przeczytam. Wskazówki, szukamy wskazówek. Zaraz. To by było na tyle, jeśli chodzi o dziennik profesora. Wygląda na to, że nie tylko ja o nim wiedziałem. Powinienem się tu rozejrzeć. Ślady stóp. Wąskie i płytkie, czyli to był ktoś lekki. Pewnie kobieta. Ciekawe, dokąd prowadzą. Zaraza. Ślad się urywa. Ciekawe, czy ten, kto okradł grób, dowiedział się więcej niż ja. Możliwe! Profesor raczej nie pomoże mi w poszukiwaniach. No na pewno. Więcej się tu nie dowiem. Musi mi wystarczyć mapa, którą dołączyła Jen. No i napis z nagrobka. Wspominał Eliren i o Dolnevde, Dolinie Dziewięciu. To trochę tworzy, że ta sytuacja jest bardziej zawiła. Pieśń Gilme. Spotkaj się z organizatorem turnieju, więcej niż mistrz. Schematy. Rycerz. Dobra, słuchajcie. Ja idę w Kimonjo. Na tą chwilę to będzie tyle. W 5, pięknie. Ja dziękuję za oglądanie, następny za tydzień. Gdzie trochę popchniemy tą fabułę do przodu, bo jestem jeden filmik w plecy, więc trzeba to nadrobić. Dzięki za oglądanie, cześć.